Odwaga, pasja, zaangażowanie i dużo miejsca na błędy. To jest to, co spotkałem przez 2 dni w Cieszynie, natomiast w całej tej beczce miodu znalazła się również łyżka dziegciu. Przez 2 dni trwała wizyta studyjna w Cieszynie w ramach akcji Masz Głos, w której moja fundacja Przyszłość bierze udział. Ja jestem Jakub z Przyszłości. Od lat zajmuję się konsultowaniem programów strategicznych, programów rozwoju samorządu, organizacji i instytucji publicznych. Jestem również prezesem i fundatorem Fundacji Przyszłość, której misją jest budowa społeczeństwa, w której jednostka jest odpowiedzialna za siebie oraz odpowiedzialna za świat, w którym żyje. W tym wideo dowiesz się o tym, jak konstruuje się zmiany społeczne, jak zmienia się prawo samorządowe, jak buduje się niesamowite rozwiązania w tkance miejskiej, między innymi rozbudowuje się zieleń w tkance miejskiej, konstruuje się uchwałę krajobrazową i jak była kształtowana samorządność w Polsce, gdzie popełniono błędy, co można poprawić oraz opowiem Tobie o skarbie na Zamku Cieszyn. Wizyta studyjna odbyła się w Cieszynie w ramach akcji Masz Głos, w której moja fundacja bierze udział z projektem Jeszcze Odra nie zginęła. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym projekcie, to oglądaj następne wideo, które będą w przyszłości. Wizyta studyjna to jest takie specjalnie zaprojektowane wydarzenie, w której grupa osób ma spotkania z osobami różnych zainteresowań. I w tym przypadku my jesteśmy tutaj osobami, które działają społecznie, więc mieliśmy spotkania z urzędnikami, którzy wdrażają zmiany w prawie, którzy wdrażają rozwiązania. Mieliśmy spotkanie ze społecznikami, mieliśmy spotkania z osobami, które prowadzą stowarzyszenia, fundacje, zmieniają tkankę społeczną i miejską wokół siebie oraz z osobami, które prowadzą instytucje lub w tych instytucjach publicznych wprowadziły niesamowite rzeczy. I tutaj przyznaję od razu, że jestem pod ogromnym wrażeniem Cieszyna. Nawet hasło Cieszyn robi wrażenie. Mam wrażenie, ono zostało po prostu dobrze przemyślane. Cieszyn naprawdę robi wrażenie. To jest małe miasteczko. Po polskiej stronie jest to 30 tysięcy osób. Po czeskiej, czeski Cieszyn ma około 20 tysięcy. I to, co wybrzmiało podczas tej wizyty, to, że urząd traktuje Cieszyn jako jedną miejscowość. Bez tego podziału na Cieszyn i czeski Cieszyn. Jest po prostu Cieszyn. Pierwsze spotkanie mieliśmy z panem Aleksandrem Dordą, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. I poziom merytoryczny tego spotkania to był kosmos, to było Mount Everest. Pan Aleksander jest człowiekiem niesamowicie przygotowanym i zaangażowanym w to, co robi. Widać, że chce się uczyć, że lubi się uczyć. Pan Aleksander opowiedział z taką ogromną pasją o zieleni w mieście, o rozbetonowywaniu miasta, o przywracaniu miasta z powrotem dla ludzi. O idei, że od dużego placu zielonego do drugiego dużego placu zielonego jest 5 minut spacerem, a od mniejszego placu zielonego do mniejszego placu zielonego przynajmniej 2 minuty. Także w tej tkance miejskiej nie ma miejsca na takie duże place słoneczne, czyli miasto jest zacienione, jest zielone, jest tam duża wilgotność i po prostu przyjemnie się tam żyje. Świetna odpowiedź na zmieniający się klimat. Pan Aleksander wyszedł również od rynku, który Cieszyn rewitalizuje. O rynku będę mówić w dalszej części tego wideo, natomiast na rynku również powstają drzewa, rynek również będzie zielony. Do tego projektu było zaangażowanych masę specjalistów. Cała praca trwała latami, bo to był proces, który został nam przedstawiony. To jest kilka lat wstecz. To są miliony złotych na napisanie różnych projektów, różnych programów i różnych analiz, które są istotne w przypadku wprowadzania zieleni w mieście i w przypadku adaptacji do zmieniającego się klimatu. Padło również wiele słów o roli konserwatora oraz o tym, jak z zabetonowanego stanowiska konserwatorskiego to stanowisko zmieniło się na stanowisko w stronę zieleni. Oczywiście nie jakieś już bardzo liberalne, natomiast otworzyły się miejsca, otworzyły się przestrzenie i faktycznie nawet ta współpraca na poziomie miasto-konserwator, na które wiele samorządów i osób prywatnych narzeka, w Cieszynie ruszyła w jakiś sposób. Podczas spotkania również zapytałem o braki i o to, co poszło nie tak. Zwróciliśmy uwagę na brak komunikacji, to znaczy prezentacja pana Aleksandra dla nas była niesamowita. Ja przez ten czas dowiedziałem się masę świetnych rzeczy oraz zostało mi po prostu wytłumaczone dokładnie co, po co i dlaczego. Ta informacja trafiała do mnie, natomiast nie trafiała do mieszkańców.
I tutaj z tego też wynika kolejny problem, który nie jest komunikowany jeszcze. To znaczy w przypadku takiej inwestycji w zieleń potrzeba będzie również później dbać o tą zieleń, czyli zwiększyć wydatki na koszty komunalne. Co jest problemem, ponieważ wiele samorządów ucina akurat te kwestie i rozwiązaniem, które tutaj można widać, to jest właśnie zaangażowanie strony społecznej, że te nasadzenia nowe, ta zieleń jest robiona razem z mieszkańcami, mieszkańcy sami o to dbają i sami stają się za to odpowiedzialni. Wtedy można zmniejszyć koszty pielęgnacji tego i jakby dbania o tą zieleń, podlewania tego ze strony zewnętrznych firm lub spółek miejskich. Czyli w całym projekcie, i to nie tylko w tym, ale to jest powtarzalne jakby w całej Polsce, przeznaczamy pieniądze na budowę, natomiast nie przeznaczamy później pieniędzy na użytkowanie tego lub na dbanie o to. To jest poważny problem, na który warto zwrócić uwagę. Kolejne spotkanie było z panią Pauliną Syrokosz i osobiście uważam, że jeżeli powinniśmy stawiać pomniki jakiekolwiek, to powinniśmy postawić pomnik pani Paulinie. Sposób, w jaki pani Paulina podeszła do konstruowania zmian w prawie miejskim, a konkretnie uchwały krajobrazowej, według mnie zasługuje na medal, według mnie zasługuje na to, żeby pokazać innym samorządom, jak można to robić. I pani Paulina, widać było, że jest osobą bardzo świadomą i że już na tym etapie, po 4 latach od rozpoczęcia pracy nad tymi zmianami, jest w stanie wskazać, gdzie zostały popełnione błędy, co można byłoby poprawić, jak można byłoby to zrobić jeszcze lepiej. Chociaż od razu powiem, poziom wprowadzenia tego prawa, zakomunikowania go, napisania tej uchwały, to jest kosmos w porównaniu do tego, jak wprowadzane są prawa różne inne w Polsce. W jaki sposób pani Paulina zmieniła prawo w Cieszynie? Zaczęła od diagnozy. Zaczęła od sprawdzenia co, jak i po co i czego ona będzie potrzebowała i czego ludzie mogliby potrzebować do tego, żeby to prawo zaistniało, żeby było zrozumiałe i żeby faktycznie działało, żeby nie było pustym prawem. Zanim pani Paulina przygotowała w ogóle zapytanie ofertowe do firmy, która będzie jej pomagała, to jest normalne, że zewnętrzni specjaliści pomagają samorządom w konstruowaniu takich trudnych rzeczy, to poświęciła kilka miesięcy na to, żeby sama się przygotować i dopiero po tej pracy przygotowawczej skonstruowała zapytanie ofertowe dedykowane pod rozwiązanie, które ona chce. Ona wiedziała, czego chce, wiedziała, czego mieszkańcy chcą i dzięki temu mogła pracować dużo wygodniej. Odsyłam oczywiście do pani Pauliny. Pani Paulina jest specjalistką w swoim zakresie i na pewno powie o tym lepiej niż ja. Tutaj też jest link, od razu wstawię do strony, pod którą można to znaleźć. Natomiast ja jestem zafascynowany tym, że w taki sposób można to robić. Gdzie po tym, jak to usłyszałem, pani Paulina przedstawiła to, jakby to było normalne, jakby to była codzienność, jakby to było standardowe. Nie, to jest model wprowadzania zmian. Piękna rzecz. Pani Paulina zwróciła uwagę na naprawdę wiele rzeczy, na koszty, jakie ponosili mieszkańcy, jakie ponosi miasto, kto partycypował, w jaki sposób, jak to było przygotowane, jak to zostało opracowane. Samo wprowadzenie tych zmian, to łącznie z wynagrodzeniem pani Pauliny, ponieważ ona została specjalnie po to zatrudniona, to przekracza już prawdopodobnie 300 tysięcy złotych. I okej, samo napisanie uchwały, konsultacje z pomocą firmy zewnętrznej to było 123 tysiące złotych. I pamiętajmy, że jeszcze pani Paulina dostaje wynagrodzenie. Mam nadzieję, że bardzo wysokie, ponieważ specjaliści tego rozmiaru po prostu zasługują na bardzo wysokie pieniądze. I urzędy, to jest też kierunek rozwoju urzędów, że oni mogą zatrudniać specjalistów. Mi się wydaje w ogóle, że ja powinienem nagrać osobny materiał o tej uchwale krajobrazowej. Jeżeli chciałbyś albo chciałabyś, to daj mi znać w komentarzu i być może stworzę taki bardziej merytoryczny materiał dotyczący uchwały krajobrazowej i tego, jak to prawo zostało zmienione. Być może jeszcze przedyskutuję to też z panią Pauliną. Czekam na informacje od ciebie. I podczas tego spotkania padło takie jedno piękne zdanie, że każdy zgadza się na zmiany, ale nie te, które go bezpośrednio dotyczą. Więc łatwo jest nam mówić w momencie, w którym nas to nie dotyczy, natomiast w momencie, w którym nas to dotyczy, już mamy pewne albo bardzo duże nawet obiekcje. Teraz przechodzimy do skarbu na Zamku Cieszyn, a mianowicie do
pani Lubomiry Trojan. Pasja, zaangażowanie, zrozumienie procesu, który się robi, otwartość na błędy, podejmowanie tego ryzyka, testowanie tego, współpraca na tak wielu poziomach z tak różnymi ludźmi, z tak różnymi środowiskami, koordynowanie tego. Pani Lubo, ja jestem pani chyba obecnie największym fanem, tak mi się wydaje, chociaż prawdopodobnie ma pani więcej fanów. Jestem ogromnie wdzięczny za to spotkanie i za to, co pani powiedziała, jak pani to pokazała. Natomiast jeżeli oglądasz to i nie znasz pani Luby, to pani Luba obecnie pracuje na zamku w Cieszynie, który zresztą wygląda tak, jak wygląda, między innymi dzięki niej. I obecny projekt, który realizowany jest na zamku w Cieszynie, jest to Szkoła Rzemiosł, gdzie 6 mistrzów rzemieślniczych ma pod swoimi skrzydłami uczniów, którzy uczą się tego rzemiosła. Wspaniała inicjatywa, naprawdę dopracowana w wielu względach i gotowa, z tego co wybrzmiało tam, gotowa na to, żeby podbijać już rynek, żeby normalnie świadczyć usługi rynkowe. To zresztą, co zostało powiedziane, to ta misja, która jest tam realizowana, to jest dawanie ludziom szansy, narzędzi, możliwości do tego, żeby robili coś, ale nie tylko dla robienia, ale również dlatego, żeby żyć z tego, żeby mieć z tego pieniądze, żeby na tym budować jakby fundamenty swojego przyszłego życia w duchu przedsiębiorczości, elastyczności, zrozumienia, dawania sobie miejsca na błędy. I ja jestem tutaj w badaniu potrzeb, no wow. I tutaj pojawia się, no właśnie, łyżka dziegciu. Ja powiem w ten sposób. Dyrektorzy instytucji kulturalnych mają kilka ścieżek, którymi mogą pójść. Pierwsza ścieżka, najwygodniejsza, niestety ma tak krótkie rączki, to jest ścieżka, w której wszystko robimy z projektów, wszystko robimy z dotacji i nic więcej nas nie interesuje. Nie interesuje nas świat obok. Robimy tego masę, eksploatujemy naszych pracowników umysłowych i faktycznie wygląda to z zewnątrz pięknie, natomiast z wewnątrz robi się to bardzo nieciekawe często środowisko, bardzo niekomfortowe warunki pracy i nie sprzyja to ogólnie rozwoju organizacji, jaką jest instytucja kulturalna. No i to jest moje wrażenie. Niestety ja takie odniosłem wrażenie, że też przyznaję, że troszeczkę porozmawiałem z innymi ludźmi, nie tylko z tymi ludźmi na wizycie i no ja odniosłem takie wrażenie, że niestety w tej instytucji kulturalnej nastąpił skręt właśnie w tą stronę. Ze strony tego budowania, tworzenia i wolności twórczej w stronę ram, w stronę wskaźników, w stronę wyników, w stronę dofinansowań, dotacji i konstruowania wszystkiego wyłącznie na podstawie programów i korzystania z coraz większych i większych programów. Da się. Ogromną niekorzyścią dla mieszkańców, z ogromną niekorzyścią dla pracowników, z ogromną niekorzyścią, uważam, dla społeczeństwa, ale też ma to jakieś korzyści. Ja osobiście chciałbym, żeby tak piękni ludzie jak pani Luba mieli nieograniczoną możliwość tworzenia i konstruowania. No chciałbym. Natomiast no nie ja jestem ani dyrektorem, ani burmistrzem, więc nie ja na to mam wpływ, natomiast życzę zamkowi w Cieszynie, żeby się rozwijał niesamowicie i żeby masa ludzi tam mogła jeszcze zrobić naprawdę to, co chce, ponieważ jest tam infrastruktura, są tam możliwości, są tam wspaniali ludzie. Podczas całej wizyty mieliśmy 8 niesamowitych spotkań z ludźmi, którzy robią niesamowite rzeczy, z zespołami ludzi, którzy robią niesamowite rzeczy. I pojawił się miś. Miś, który jest robiony według mnie całkowicie bez zastanowienia, całkowicie niepotrzebnie. Miałem kilka dni na przemyślanie tego i przyznaję, że naprawdę myślałem. Próbowałem to w jakiś sposób obronić. Próbowałem wcielić się w zupełnie inne role, spojrzeć na to z innej perspektywy i nadal po prostu uznaję, że jest to miś. W Cieszynie powstaje projekt Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju. Jest to projekt nakierowany na rozwój turystyki transgranicznej, łączący gminę czeską z gminą polską poprzez odtworzenie starej trakcji kolejowej, tylko jednego toru jako takiej ścieżki, którą ten tramwaj kiedyś
jechał, z odwzorowaniem przystanków na zasadzie tabliczek pamiątkowych, że tutaj kiedyś był przystanek, i z postawieniem repliki, czy odtworzeniem tramwaju, który po raz ostatni kursował w Cieszynie w 1919 roku. I celem tego projektu teoretycznie jest zwiększenie ilości turystów, zwiększenie zaangażowania turystycznego, zwiększenie ruchu turystycznego, czyli hasła, które w ogóle są niemierzalne, nic nie mówią i na które uważam, bardzo trzeba uważać, i samorządy naprawdę tutaj robią niebezpieczną grę, grają. Bardzo niebezpieczną grę, wydając publiczne pieniądze. Wyobraźcie sobie, że na replikę tramwaju, czyli na tego misia, idzie 1 700 000 zł. Za tramwaj, który będzie stał na wycinku torów, który nawet nie będzie miał silnika. Nie potrafię chyba zmieścić w sobie jakiegoś innego myślenia niż wydawanie pieniędzy w błoto. I może to jest... Ja tutaj w żaden sposób nie chcę nikogo obrazić, urazić. Natomiast z wielu wydatków, bo to jest wydatek, to nie jest inwestycja, też zwróćmy na to uwagę, z wielu wydatków my możemy się wycofać. Argument typu, ale jest to w 85% dofinansowane z Unii, to nie jest argument, który powinien świadczyć za tym, że mamy to zrobić. Bo nadal te 15% wydajemy z budżetu gminy, a nawet te 85%, pamiętajcie, dotacje to są ciągle nasze pieniądze, tylko przekazane w inny sposób. Więc uważajmy jako ludzie, dbajmy o to, żeby może takie inwestycje, okej, tam już to powstanie, ten tramwaj już jest. I przyznaję, że może to będzie nawet wyglądało bardzo ładnie. Ale po co? Po co? To był właśnie ten największy zgrzyt w tym wyjeździe w Cieszynie. I ja też tutaj zaznaczę pewną kwestię. Wizyty lokalne najczęściej są skonstruowane w ten sposób, że my poznajemy wspaniałych i niesamowitych ludzi. Natomiast moja praca zawodowa bardzo często polega na tym, że po prostu dostrzegam szerszy obraz. Widzę to, co się dzieje. I miałem możliwość przejścia się po Cieszynie Polskim i spotkałem też innych ludzi, nie tylko tych, którzy byli na tej wizycie lokalnej. I młodych ludzi często, którzy powiedzieli mi o tym Cieszynie trochę inne słowa niż główna narracja. Te głosy tych młodych ludzi, którzy mówią, że nie mają tam przestrzeni do życia, że nie ma tam zbyt dużo atrakcji dla nich, miejsc, gdzie mogliby się bawić, gdzie mogliby budować jakieś relacje, gdzie mogliby faktycznie się spełniać, ponieważ są pewne struktury zabetonowane, pewne struktury hamują w zarodku pewne kwestie, to nie traktujmy tego jako jakiegoś kija w szprychy, tylko popatrzmy na to jak na szansę. Dajmy tym młodym ludziom, bardzo często ambitnym i chcącym wiele rzeczy zrobić, ale nie potrafiącym po prostu pewnych rzeczy zrobić, szansę się wypowiedzieć, szansę, żeby porozmawiać z nimi bez wrogości, którą niestety można było na kilku aspektach zauważyć, że w momencie zwrócenia uwagi na pewne rzeczy pojawiała się pewna wrogość, co jest, uważam, i ja powiem tak, nie pierwszy raz to się pojawiło, natomiast też ja nie mam żadnych zarzutów do osób, które tą wrogością się wykazały, ponieważ widocznie inaczej nie umieją. Natomiast pamiętajmy, że uczymy się przez całe życie. Teraz zupełnie z innej beczki. Przechodzimy do pewnych takich rozmów już filozoficznych, historycznych. Mieliśmy szansę spotkać się z profesorem Tadeuszem Sławkiem, który zaproponował nam formę spotkania na zasadzie rozmowy. Każdy mógł w pewnym momencie coś powiedzieć. I pan profesor zaczął swój wykład od zacytowania nam Monteskiusza, który mówił o tym, jak despotyzm, jak system despotyczny buduje tak zwanego złego obywatela. Można powiedzieć, że to są obywatele w systemie despotycznym, to są służalcze serca. Nie roztrząsaj, nie wątp, nie rozumuj, tylko chciej. I to samo dzieje się po drugiej stronie, czyli po stronie władzy. Władza też ma nie roztrząsać, nie rozumować, tylko chcieć. I to się dzieje od wieków, od tysiącleci w zasadzie. I widzimy dyskursy z filozofów na ten temat.
I przyznaję, że ja też jestem osobą, która bardzo lubi mówić. Natomiast tak, osobiście nie pasuje mi ta kwestia, że mówi się tylko i wyłącznie. Za słowami mogą iść czyny. I jeżeli czyny nie idą, jeżeli my sobie nie dajemy sprawdzić w praktyce tych teorii, które wygłaszamy, różnych, najróżniejszych, to będą zawsze i wyłącznie puste słowa. I jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć. Tam, gdzie jest krytyka chociażby obecnie rządzącej partii, to moneta ma dwie strony. I często ta krytyka tej władzy to jest to samo, co robi ta władza, tylko po prostu używa jakby innych argumentów. Natomiast budowanie strachu w obywatelu ze strony PiSu wygląda tak i tak. Natomiast ze strony tej silnej lewicy wygląda tak i tak. I ani jedna, ani druga strona nie ma zamiaru stworzyć sprawczego człowieka. Dać mu siłę sprawczą. Tylko i jedna, i druga strona mówi na zasadzie ja wiem lepiej, ty się bój i po prostu popieraj mnie lub popieraj mnie. Ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Więc w dyskusji zaproponowałem troszeczkę przeniesienie ciężaru na przyszłość na temat tego, co możemy zrobić i zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to jest cenzus wyborczy, czyli osoby w wieku emerytalnym, powyżej 65 roku życia, według mnie nie powinny mieć prawa wyborczego. I tu jest miejsce na dyskusję, dlaczego, po co, jestem otwarty na to. I druga kwestia, czyli rozwój sztucznej inteligencji jako narzędzie do rozwoju miast i społeczności. I ja nie powiedziałem i nie mam zamiaru nigdy powiedzieć, że sztuczna inteligencja ma coś za nas zrobić, natomiast to jest narzędzie do analizy danych, do analizy ogromnych baz danych, do tworzenia sieci połączeń, coś czego ludzkie umysły nie są w stanie stworzyć na takim czasie i w ten sposób. I sztuczna inteligencja to jest narzędzie, z którego my możemy korzystać. Jeżeli się zamkniemy na to, jeżeli będziemy to demonizować na zasadzie, to jest coś, co zniszczy ludzkość lub to ma za nas podejmować decyzje? Nigdy. To ma nam ułatwiać pracę analityczną, której my nie jesteśmy w stanie zrobić często lub której ja nawet jako analityk często nie jestem w stanie po prostu w swoim mózgu zmieścić tysiąca różnych aspektów. Natomiast sztuczna inteligencja może mi pomóc w tym. Może mi ogromnie pomóc i może pomóc nam w zarządzaniu miastami. Może pomóc nam w zarządzaniu firmami. Może nam pomóc budować przedsiębiorstwa społeczne. Może nam pomóc budować miasta samowystarczalne, gdzie ciągle najważniejszy jest człowiek. Natomiast człowiek wtedy jest skupiony na czymś innym niż na bezmyślnej pracy na rzecz systemu, który tego człowieka traktuje jak jakiegoś, jak trybik w maszynie. Dla mnie to jest niepojęte. Ja mam duży problem z zaakceptowaniem czegoś takiego i panie profesorze, bardzo dziękuję za tą lekcję i chciałem zwrócić uwagę, że w tym samym dziele Montesquieu już mówi o dobrym obywatelu. I ten dobry obywatel to jest osoba gotowa zmienić kraj, zmienić system, zmienić państwo, zmienić siebie po to, żeby było inaczej. Ostatnie oficjalne spotkanie pierwszego dnia to było spotkanie z doktorem Janem Olbrychtem, posłem Parlamentu Europejskiego, pierwszym burmistrzem Cieszyna po transformacji ustrojowej. To był znowu miód na moje serce. Doktor Olbrycht opowiedział nam o tym, jak wyglądała ta wczesna faza samorządności w Polsce. O tym, kto to robił, jak to robił, gdzie zostały popełnione błędy. To była według mnie bardzo świadoma wycieczka w przeszłość własną z taką nadzieją, że z tych lekcji, które my tam usłyszymy, będziemy w stanie zrobić pewne inne rzeczy. I ja się trzymam tej nadziei. Uważam, że jesteśmy w stanie na podstawie nawet tej historii zrobić pewne nowe, inne rzeczy. Kierunek, w którym obecnie idą samorządy, według mnie można zmienić i pewna taka bardzo ważna propozycja czy ważna uwaga ze strony pana doktora padła, to jest zarządzanie miastem. Ja od dłuższego czasu jestem zwolennikiem specjalistycznego zarządzania miastem, to znaczy
Wybory na burmistrza to są wybory piękności, bardzo często i dzisiaj to widzimy coraz bardziej. Natomiast zarządzanie takim tworem jak miasto wymaga ogromnych umiejętności specjalistycznych, gdzie ta osoba, która analizuje, bada pewne rzeczy, jest całkowicie niezależna politycznie i nie jest uzależniona w ogóle od głosu ludzi, tylko jest to po angielsku chief management, po polsku jest to zarządzanie. Zarządzanie miastem na wysokim poziomie poprzez specjalistyczne doradztwo osób, które potrafią przeanalizować różne rzeczy, wskazać pewne ścieżki rozwoju, wskazać konsekwencje pewnych działań, pokazać ścieżkę przyczynowo-skutkową. To byłaby ogromna zaleta dla miast, nawet dla małych miast. Oczywiście to wymaga kadry specjalistycznej, wysoko opłacanej kadry specjalistycznej. I na jedną rzecz tutaj może chciałem zwrócić uwagę, która nie wybrzmiała. To jest, my w Polsce mamy taką kadrę. My w Polsce mamy masę specjalistów, którzy pracują dla dużych korporacji, dla dużych firm, gdzie świetnie zarządzają ogromną masą informacji, ludzi i kapitału. I my wcale nie musimy skupiać się na tym, żeby przez następne lata wykształcać taką kadrę. Być może kierunkiem jest to, żeby odblokować myślenie u tych ludzi, że samorządy to też jest miejsce, gdzie oni mogą się spełniać, ponieważ mogą budować miasta, w których żyją. Chciałbym, żeby tak było. Te błędy, które zostały popełnione, można naprawić. Miastem można zarządzać w sposób wysoce wyspecjalizowany, w sieciowaniu różnych instytucji, kapitału, ludzi i według mnie to jest miasto przyszłości. I tak się skończył pierwszy dzień. Wspaniały, później oczywiście poszliśmy sobie na piwo do czeskiego Cieszyna, ponieważ w Cieszynie po polskiej stronie nie ma baru, w którym można siedzieć długo i być głośno. Szkoda. W sobotę zaczęliśmy od spotkania w Stowarzyszeniu Serfenty z panią Pauliną Adamską, która opowiedziała nam o drodze od grantów do biznesu. Od pasji, od badania, od znajdowania potrzeb, od testowania różnych rozwiązań do w końcu skonstruowania dojrzałego modelu biznesowego, który zaczyna działać, zaczyna funkcjonować i opiera się nie wyłącznie na sprzedaży produktu, a bardziej na sprzedaży doświadczenia, na sprzedaży czasu i tego, co robisz i jak robisz i po co robisz i co możesz zyskać, będąc w tym otoczeniu chociażby tego stowarzyszenia czy tej spółki. Znowu została nam zwrócona uwaga na ważność tego, jak badać potrzeby, jak weryfikować pewne swoje rozwiązania, jak je testować, ile mieć miejsca na błędy, na ich popełnianie i też jak konsekwentnym trzeba być, żeby działać, żeby mimo zmieniających się okoliczności, mimo różnych prób, mimo różnych wydarzeń, jak konsekwentnie działać, poprawiać się, zmieniać się i stawiać przed bardzo trudnymi wyzwaniami i tym najtrudniejszym wyzwaniem to jest poznawać samego siebie, to jest poznawać własne ograniczenia i odpowiadać na te ograniczenia, odpowiadać na ten strach i dzięki temu też rozwijać się. Podczas tego spotkania padło wiele bardzo cennych propozycji odnośnie tego, co możesz zrobić w swojej organizacji lub w swoim działaniu lub z samym sobą. Powiem Ci takie jedno pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Dlaczego pracuję dla idei? Pani Paulina również powiedziała bardzo ważną w moim mniemaniu rzecz, czyli jeżeli masz organizację, jeżeli masz firmę, jeżeli masz fundację, stowarzyszenie, prowadzisz samorząd, cokolwiek, robisz jakiekolwiek działania, to licz, co robisz i patrz szczerze na rzeczywistość. Jeżeli coś nie idzie, to coś nie idzie. Jeżeli coś idzie, to coś idzie. Natomiast zakłamywanie tej rzeczywistości albo oszukiwanie samego siebie nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem długoterminowym. To może być bardzo krótkoterminowa strategia na radzenie sobie z problemami, natomiast długoterminowo szczerość, konsekwencja, otwartość na zmiany i przełamywanie barier to są takie ważne czynniki sukcesu.
Spotkanie ze Stanisławem Kaweckim, sekretarzem Cieszyna, dotyczyło m.in. projektu szlakiem cieszyńskiego tramwaju, ale w najważniejszej kwestii dotyczyło przepięknej idei, którą Cieszyn wprowadza, to jest oddanie przestrzeni miejskiej ludziom. To jest nastawienie się na ruch pieszy, na wyłączenie ruchu samochodowego z centrum miasta, na wyłączenie miejsc parkingowych z centrum miasta i oddanie tego ludziom, żeby tam ludzie mogli po prostu przechodzić, chodzić, podziwiać piękne stare miasto. I to jest największa wartość, którą Cieszyn według mnie w tym projekcie robi. Pan Stanisław opowiedział o tym, w jaki sposób wygląda zarządzanie tym projektem i realizacja takiego projektu, o często ciemnych, mrocznych i trudnych stronach realizacji tego. I również zauważyliśmy braki w tym projekcie, to znaczy m.in. problem komunikacyjny, bardzo często powielający się zresztą problem komunikacyjny w urzędach, nie tylko w Cieszynie. Tutaj pamiętajcie, podałem 3 już przykłady działań w Cieszynie. Zieleń, uchwała krajobrazowa i rozbetonowywanie miasta szlakiem cieszyńskiego tramwaju. I w tym jednym projekcie została świetnie zadbana ta strona komunikacyjna. Pozostałych 2 jest to ciągle do poprawy. To nie jest już temat, który trzeba pogrzebać i powiedzieć, już nic nie można z tym zrobić. Pan Stanisław i wcześniej też pan Aleksander zauważyli, że rynek jest to rynek. Rynek ma konkretną specyfikę. Rynek to nie jest park, to nie jest skwer. Jak najbardziej chcą tam dodać zieleń i będzie tam 8 nowych zasadzeń. Natomiast rynek ma inne cele. Rynek jest skonstruowany w innym celu. Rynek służy do czegoś innego. I to, w jaki sposób będzie wyglądał cieszyński rynek, ja bardzo chętnie odwiedzę to miasto w przyszłości i zobaczę, ponieważ zarówno z wizualizacji wygląda to świetnie. I jakby też z takiego oglądu z tego piętra urzędu, drugiego piętra urzędu, wygląda to niesamowicie. Jeszcze nawet na etapie budowy. Pan Stanisław zwrócił uwagę na pewną rzecz, właśnie przez ten brak komunikacji, skutecznej komunikacji ze strony urzędu, to urząd naraził się naprawdę na dużo szyderstwa, na dużo przekłamań, na dużo takich komentarzy atakujących. To wynika z niedoinformowania. Jest taki mem, który nam pokazał, że Cieszyn buduje największą patelnię świata i to jest rewelacja. To jest przykład właśnie tego, gdzie jeżeli my nie chcemy komunikować albo nie umiemy komunikować, to na co się narażamy. Także odróbmy jako samorządy, jako urzędnicy te lekcje. Ostatnie spotkanie w Cieszynie to było spotkanie z człowiekiem legendą. Z człowiekiem, który chyba nie rozumie tego, że coś jest niemożliwe do zrobienia i robi to. Takie odniosłem wrażenie, poznając Mariusza Andrukiewicza. Mnie Mariusz oczarował tym, co robi i tym, w jaki sposób przez lata to robił. Też gdzie są obecnie i w jaką stronę zmierzają. Widać coraz większą dojrzałość w konstruowaniu tych rozwiązań, ale również w rozumieniu świata wokół. Ponieważ to, co Mariusz opowiedział o tym, jak zaczynali, jak przecierali szlaki społeczne, działań społecznych w Polsce, w Cieszynie, robiąc, bo chcieli, bo widzieli takie potrzeby, bo znali te potrzeby, odpowiadając na nie razem z ludźmi, budując to z ludźmi, a nie wyłącznie dla ludzi, to jest piękne. To jest piękne. To jest właśnie idea dla mnie ekonomii społecznej. Czyli my nie robimy czegoś dla ludzi, tak jak dzisiaj wstawiamy wszędzie to samo, jak w cywilizacji, tylko my faktycznie odpowiadamy na potrzeby, które są u nas i znajdujemy realne rozwiązania na te potrzeby, które są u nas. Mariusz opowiedział nam obecnie o fundacji Być Razem, która jest przedsiębiorstwem, prowadzi przedsiębiorstwo społeczne, stolarnie, pralnie, gastronomię i jeszcze różnych kilka rzeczy i poziom działania jest niesamowity. Ja życzę sobie i nam, żeby rozwiązania, które są prowadzone w Cieszynie w fundacji Być Razem, były możliwością do tego, żeby spojrzeć, jak można to konstruować i w zasadzie jaka jest ważność dotacji, bo ja mam zdanie na temat dotacji swoje, natomiast w tym przypadku coś mi tu pokazało, że można to zrobić inaczej, że może faktycznie ten system nie jest aż tak zły. To, że on ma swoje patologie, to jest jedna rzecz, natomiast to, że on ma też swoje piękne strony, czyli że dzięki tym pieniądzom publicznym
przeznaczonym na pewne cele społeczne my jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy i z tego są w stanie funkcjonować piękni, niesamowici ludzie, którzy dają życie innym ludziom, którzy już często nie widzieli nadziei, którzy już często nie mieli pojęcia, co robić i po prostu w spotkaniu z tymi ludźmi potrafią z powrotem się odnaleźć, potrafią z powrotem robić niesamowite rzeczy, to tak, ja jestem ogromnym zwolennikiem tego typu rozwiązań w takim razie. Mariusz zwrócił uwagę na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce i jestem zdecydowanie zwolennikiem tej idei, że my obszarowo sprawdzamy, jakie są potrzeby, jakie są możliwości ludzkie, jakie są problemy i konstruujemy rozwiązania, które funkcjonują w tym społeczeństwie. Bardzo chętnie powiem więcej na ten temat, ale to wideo i tak już jest długie, więc jeżeli chcesz w ogóle usłyszeć cokolwiek więcej na którykolwiek z tych tematów, daj mi znać, który temat Cię zainteresował, co Ci się podobało. Podsumowując, wycieczka do Cieszyna to była lekcja odwagi, to była lekcja obywatelstwa, to była lekcja tego, że człowiek jest piękną istotą i może realizować piękne rzeczy, ryzykując, będąc otwartym na błędy, będąc otwartym na drugiego człowieka i testując, co się dzieje i będąc konsekwentny w tym, co robi, z dużą możliwością zmiany. Ja jestem ogromnie wdzięczny zarówno akcji Masz Głos, jak i tym ludziom, których tam spotkałem, z którymi miałem możliwość rozmowy. Moim celem było nauczyć się jak najwięcej podczas tej wizyty i tą wiedzę, którą tam zyskałem, przekazuję Tobie, ponieważ tak jak powiedziała nam Pani Luba, nie bój się pytać. A to, czego się dowiesz, nieś dalej. Kształtujmy razem przyszłość. Jeżeli chcesz, dołącz do mojej fundacji albo zacznij z nami rozmowę na jakiś temat ciekawy, który mamy. Poobserwuj nasze działania. Uważam, że jesteśmy w stanie zbudować miasta specjalistyczne i społeczność opartą na ludziach, na współpracy ludzi, na sieciowaniu tych ludzi i ich umiejętności bez ocen, bez jakichś kosmicznych wymagań, bez kosmicznych problemów, bez patologii różnych, najróżniejszych, które mają wpływ na ogrom społeczeństwa, bez często różnych hamulców. Dajmy sobie dużo wolności, dajmy sobie dużo miłości, dajmy sobie dużo przestrzeni i niech to, co robimy, robi wrażenie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.